Ja się posporządkowałem, poszedłem do rezerw, pojechałem do Dzierżoniowa na obóz, trochę dziwnie się czułem trenując z nastolatkami, a ja mam żonę, dziecko, tak, i jakby trochę byłem takim tatą dla nich, ale to też było fajny powrót do przyszłości i tak jak mówię, no nie traciłem tam czasu, tylko naprawdę ciężko trenowałem i ci młodzi chłopcy też widzieli, że wcale tak łatwo nie jest strzelić w ramki dla tego Kikiewicza i też widzieli, że to nie jest przypadek, wygrałem. Grałem w Ekstraklasie, tylko byłem Puchar Polski, czy mistrzostwo ze Śląskiem Wrocław, więc tak jak mówię, no złego słowa nie powiem na Śląsk, bo po pierwsze nie chcę, a po drugie mi nie wypada, bo jest dorosłem do tego, żeby w prasie nie wylewać żali żadnych. Choć może kiedyś doczekam czegoś takiego, że ktoś powie głośno, że no, popełniliśmy błąd i Kikiewicza za wcześnie wyrzuciliśmy z tego Śląska Wrocław. To przychodząc tutaj wiedziałem, że muszę walczyć i nie było tak, że przez ostatnie lata coś mi dawano za darmo, tu przyszedłem i mówię, o Jezu, muszę walczyć, o Jezu, nic mi nie dane będzie za darmo. No wiedziałem, że będę musiał walczyć, wiedziałem, że przychodzę jako Polak do Ligi Niemieckiej. W drugiej Bundeslidze, nie wiem, jest 4 czy 5 Polaków, którzy też nie grają regularnie. I wiedziałem, że będę musiał zastuwać i pokazać się, nie wiem, na 110%, bo inaczej nikt mi nie da tego grania, więc... no czuję satysfakcję, bo na 21 meczu wygram 21, 3 marca. Mamy mecz z Bayernem Monachium w Pucharze Niemiec. Teraz mnie czeka 15 meczów plus jeden pucharowy, tak? Choć wiadomo, nie ma co wybiegać w przyszłość, bo najpierw musi być zdrowia, a mam nadzieję, że będzie i zagram też od dechy do dechy. Więc to mam satysfakcję wewnętrzną, choć tak jak powiedziałem, no chciałbym mieć tą satysfakcję po końcu drugiej rundy. I tak jak mówię, no moim celem jest awans do Bundesligi. I nie mówię tutaj tego, nie wiem, jakoś głośno w każdym wywiadzie, ale taki cel mam i chciałbym przejść do historii w Eintrachcie Braunschweig, bo w Śląsku się zapisałem w historii Jagiellonii, zdobyłem Puchar Polski, też się zapisałem, więc czas najwyższy na Eintracht Braunschweig.